Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czego, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. W każdym odcinku mówię o tym, że będziecie mogli przeczytać na sam koniec wszystkie te książki i wam to pokażę. Prawda jest taka, że od tego czasu ani razu nie pokazałem tych książek, także kiedy się z wami witam, możecie na samym początku sobie zatrzymać, jeżeli chcecie sobie przeczytać jakąś daną książkę. Słuchajcie, my kontynuujemy sobie naszą przygodę w Wiedźminie i naszą misję, w której potwory rozszarpały całych tutaj wszystkich potencjalnych królów, oprócz, co ciekawe, Ancraid. Zarówno tej młodej samicy, jak i młodego samca. Jeszcze jakiś jeden ziomek przeżył. Co tu się stało? Ja wiem, no ale nie będę spoilerował, więc zanurzmy się w ten świat i zbadajmy to całe miejsce zbrodni. Mówiłem, że za lajka możecie zostawić, pewnie mówiłem, ale możecie, no. No dobra, co my tu mamy? Badaj głowę. Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze, czymś ziemistym. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. A no dziwny, dziwny Geralt, to prawda. Coś tu jest potworem. Tatuaż? W kształcie niedźwiedziej łapy. No, cała ta sytuacja jest dość ciekawa. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo ciekawa Stara misja to jest. blizna ze śladami po szwach. Myślę, że ostateczne zakończenie bardzo was zaskoczy i chyba mnie też zaskoczy, bo Wygląda na to, strasznie że to dawno był temu pół robiłem tę człowiek, pół misję niedźwiedź, coś jak likantrop. i nie Ale nie pamiętałem. ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. O, dobra, myślałem, że Miód. to jakieś. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. A, czyli Gerward już wykminił, że to ludzie są i się zamienili w tego w niedźwiedzie. No dobra. Myślałem, że tu będzie jakiś taki wątek, że on to dopiero rozkmini po, nie wiem, po jakimś mega długim czasie. Ale dobra, ale no. A, to ja wiem, co się Te stanie. rogi puste. Czyli ktoś dosypał czegoś, żeby oni się przemienili w niedźwiedzie. Ciekawe. Przy każdym stole była misa. W tej był miód, nie Jebać tylko miód. Disa. Boxman. Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Kurde, no to nawet tak na chłopski rozum, nie za bardzo, starając się nie za bardzo spoilerować, wydaje mi się, że logiczne jest w miarę to, że była jedna laska, która mówiła, że jej syn powinien zostać prawowitym władcą. Drogodar, więcej już nie zagra. Tak mi się wydaje, że to całkiem możliwe, że to ona, aczkolwiek nie pamiętam tego, czy to była ona faktycznie. Także nie wnioskujcie sobie, że to ona, ale tak na chłopski rozum wydaje mi się to w miarę logiczne. Czemu nie mogę tego niedźwiedzia zbadać? Nie mogę. Młody Lugos. Niedźwiedzie musiały go wziąć z zaskoczenia. Nawet się nie bronił. Otyk. Cholera, taki młody chłopak. No wszyscy tu zmarli, ale wydaje mi się ogólnie, że tu było strasznie więcej osób, niż tu leży w sumie. Tu powinien być trup na trupie. Ciało tak zmasakrowane, że ciężko powiedzieć, kto to. Chyba Steingrim. Przecież tu było z 400 osób w tej małej salce. Ile ran? Nic dziwnego, że Halbjorn się wykrwawił. Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia. Coś jak grzyby? Grzyby, a Misa może. jest pusta, ale ta woń unosi się jeszcze gdzieś indziej. Gdzieś na tej sali. Może. Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze. Myślałem, że może Nic nie myszowór albo mówią? coś, ale w sumie Cerys! chyba wątpię. Myszowór to Jeden ze raczej strażników widział, co się ziomo jest stało. To dobry. nie były niedźwiedzie, tylko jacyś. Ludzie, którzy się w nie zamienili. Berserkowie. Berserkowie? Tak skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda, ale zgadzałoby się, prawda? Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś Znowu jeszcze. miałem żart To o. jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję.
W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. Kurde, myślałem, że rozwiązanie tego będzie, szczerze mówiąc, inne. Myślałem, że my dopiero na końcu dowiemy się, że to jest, że to byli jak coś ci berserkowie i wtedy będzie, ło, co? Ludzie tak potrafią się zamienić w zwierzęta? Tu coś jeszcze jest, chciałbym to zbadać. Nożyk. Nie chcę popychać łososia, chciałbym zbadać nożyk, nie mogę. No dobra, trudno się mówi. Tak, więc w sumie nie mam zielonego pojęcia, jak zakończy się to wszystko. Nie było czegoś takiego od czasu krwawego pogrzebu. Chcę z wami porozmawiać. No. O czym? No o czym, Holger? O czym? Przecież nie o solonych śledziach, ani prądach wokół Spikerok! Nie drzyj na mnie mordy, bo zaraz ją zamknę raz na zawsze! Spokój! Zachowujecie się jak wściekłe psy, a nie jarlowie skaliskich rodów. Mów wiedźminie. Kto może stać za tą rzezią? Nilfgaard. Oni najwięcej zyskają. Ale pomścimy naszych synów. Spalimy im wybrzeże od Nazairu po Etolię. Wiele dziwów jest w nilfgaardzkiej armii. Wieże na kołach, najemna jazda z Zarikani na garbatych koniach. Ale o tresowanych niedźwiedziach nie słyszałem. To krach był, mówiłem już. To jego zamek. On je wpuścił. Słowa na wiatr rzucacie. Nie wiem, kto jest zdrajcą wiedźminie, ale powiem ci, że to nikt z nas. Myśmy wszyscy bliskich stracili. No właśnie, tylko starszy z nas przeżył. No właśnie, przeżyła. Co chcesz przez to powiedzieć? Co? Że może samiśmy to ukatowali? Stol wreszcie, pysk, drzesz się jak głuptak, co na jajach siedzi. Przeżyliśmy, bo jesteśmy najlepszymi wojami z Kaligę. Gówno tam wiecie. Gdyby nie wiedźmin, nikt by nie uszedł cało. To prawda, ale przeżyli akurat przez te 10-20 sekund, które wystarczyło, żebym wkroczył, kurczę, na pomoc i ich uratował. Tutaj wejść nie możemy, no to chodźmy dalej. Z kim my chcemy porozmawiać? Poproś Hjorta, by zbadał resztę tego. Nasza matko. A, Hjort, ten ziomuś. Pochłonęły zdrajców. Freju, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze. Jakiś ziół albo grzybów. Ceres mówiła... Daj mi ten róg. Ale fajny jest ten zbroja, nie no, kozacka jest z tym kołnierzykiem? Zajebista. Pasuje do chudych ludzi kołnierzyk, no nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ceres nie kłamała, znasz się na ziołach? Ceres nie kłamała, znasz się na ziołach. No man. Zwłaszcza tych, którymi można wpłynąć na umysł. Uspokoić, wywołać sen bez snów. Udalrych cierpiał długie lata. Próbowałem mu pomóc na różne sposoby. Wpierw modlitwą. A potem sokiem z maku. Ale teraz chyba już z tym skończył. Zielo. To nie takie proste. Ale odzwyczaja się. Czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w opowieściach, którymi usypia się dzieci w zimowe noce. Wojownicy, którzy jedli mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy wiem. Ale łatwiej mi w nie wierzyć, niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Mardrym? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizję. To rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może. Ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę. Jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. A może to Ceres? Znam odpowiedź na to samo zadane pytanie, które sam zadałem do siebie. Ale nie podpowiem dla widza. Bo jak ktoś przechodzi pierwszy raz gierkę... Ło kurde, jak ktoś przechodzi pierwszy raz gierkę,
Chciałbym... Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji z Skellige. Dawno nie było porządnej wojny domowej. Chciałbym, kurde, tylko nie wiedzieć, co... Nigdy nie przejść Wiedźmina tylko dlatego, żeby przejść go teraz jeszcze raz, nie? To jest pojebane. Także, jeżeli ktoś pierwszy raz widzi tą gierkę, to ja nie wiem, pod jakim kamieniem żył, ale... Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Jest absolutnie genialna. Zabawne, to samo powiedział Arnwald. Że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzenie się spełniło. Uuu, spiżarka! No to witam, stalowe płyty macie w spiżarni? Poczekaj. O kurde, jaki będę bogaty. Pakuję się tutaj też. Witam. O kurde, dobra, będę miał alkoholi do końca życia. To się tak wydaje, że one są nic nie warte. No w sumie są w miarę mało warte. Ale generalnie jak to potem sprzedaję, to się... A tu jest zamknięte, potrzebuję klucza. A, czyli tutaj pewnie będzie ostateczna odpowiedź naszej zagadki, naszej misji. Które jest zamknięte. Daleką drogę. To prawda, dlatego muszę opierdolić sobie wyzimskiego coś tam. Kedweńskiego stotu. I tutaj jeszcze bym chciał. Pyk. Co z Temerią? Dobra, idziemy. Jeszcze tutaj. O, ten Optima Mater, czy co to tam było, jest sporo warte. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. Często porywczość i głupota idą w parze akurat. Mogę przykład dać siebie. Poczekaj, jeszcze tu jest, zobacz co tu się dzieje. Nie. No nie wytrzy... No nie wyrobię, chłopie. Ty widzisz co tu się dzieje? Nie, no trzeba to pozbierać wszystko, nie? Ale będzie nudny odcinek, jeszcze nie ma jakiejś muzyczki. Gdzie jest lelelelelele? Cuda z Erikani. Nie będą opisywać o koniach. Czarnych, białe paski. Kiedyś czytałem badanie, w którym było wyjaśnione, czy zebra jest czarna w białe piaski, czy biała w czarne paski. Ale nie pamiętam ostatecznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że czarna w białe paski. Ale tak na 100% to pewny nie jestem akurat. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Dobra, a może tutaj trzymacie trunki, co? Poczekaj, bo tutaj muszę jeszcze sprawdzić, trzeba by... Suchnie, to wódka? Macha kamski spirytus. To mu się nieźle rozlało. Muszę popatrzeć, czy tutaj może nie ma grzybków. O kurde, ty! Tuż za tobą. Co za ulga. Ale ten, ale wódeczki się zmarnowało. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? O! Zaraza. Spirytus! Jest drugie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Ja, spoko. Ta. Szybko. Ale chuj, ktoś nas chciał zabić. Normalnie ktoś chciał nas tutaj zamach na Wiedźmaka i Cerys. Bogowie, mało nie spłonęliśmy żywcem. Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To prawda, to chciałem... Medalion, o, że to tajne przejście mocy. Raczej rzadko używamy. Kiedy Hjalmar i ja byliśmy mali. Pamiętam kiedyś... stare czasy. Dobra, a właśnie widzowie, nie wiem czy wam powiedziałem o tym, ale ja dodałem ogólnie coś takiego jak młynek. Mamy tutaj kręcioła, śmigło dla widza możemy robić. Także jest giga akurat Poxman. Chciałbym ulepszyć młynek na maksa, bo to jest, nie wiem... Efektywna? No na pewno efektowna umiejętność. Efektywna to chyba nie, chyba że jest naprawdę tam 10 czy 20 wrogów koło mnie, nie? Na przykład wilków. To wtedy może, ale szybko się ten młynek w miarę kończy. Jak ostatni raz grałem i używałem tego młynka, to po prostu za szybko się skończył. Pomyślmy, musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady. Może, kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień. Też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź. Poszman. Ty, to jak ty masz takie, jak masz takie ogólnie Nowa spizarka jakaś, Poszman. Dobra,
Chciałem powiedzieć, że jakbyś miał taką umiejętność podsłuchiwania, o kurde, ale by było OP. Nawet jakbyś miał tylko taki słuch dobry. Nie musiałbyś znikać ani walczyć zajebiście, wystarczy, żebyś słyszał dobrze. To i tak by fest dużo dało, byś mógł posłuchiwać wszystko na przykład i później sprzedawać te plotki i nie wiem, ostatecznie doprowadzić siebie do tego, żebyś usiadł na tronie i został królem. Tylko i wyłącznie za pomocą słuchu, nie? Bo słyszał rzeczy, które inni nie słyszą. Już idę, Cerys, już. O, rubin. Czy tam coś podobnego do rubina. Dobra, czyli wracamy na to miejsce, z którego przybyliśmy, tak? No, zbadaj, Gerward. No, ktoś tu wszedł w rozlany miód. O, po stópkach. No, to się widzowie ucieszą. Drop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Arnwald? A, to, no to Arnwald to jest właśnie ten... ten syn tej królowej, która mówiła, że jeden ród powinien chyba przejąć całe władanie nad Skellige. Tak mi się wydaje, coś mi serce zakłuło. Czekajcie, o kurwa. Myślicie, za dużo kawy? Nie no, może... Nie no, nie ma czegoś takiego, za dużo kawy. Skakuj na konia, dogonimy go. No muszę poważnie ograniczyć spożycie. Przed treningiem, po treningu, w trakcie treningu, na treningu, do treningu, gdy nagrywam, gdy wstanę, gdy idę spać, gdy chce mi się spać, gdy nie chce mi się spać. Myślałem, że on na dwóch tych, na dwóch nogach za dupca na tym koniu. No nie masz, kurwa. Mogę cię strzelać? O. No dobra. Mów, czemu zdradziłeś, albo dokończę to, co zacząłem. Ancraid nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla. A nie takiego, którego wybierze gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił, ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem do korony Skellige. No to prawda, czyli dobrze wykminiliśmy. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiało. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. O, za dużo was tam nie zostało, Jarlów. Chyba z czterech łącznie. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cerys Ancraid. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Kaer Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Kaer Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald? Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Zdradziłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ancraid! Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową.
Dobrze mówi. Arnwald służył na Kertrolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ancreid? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Niestety nie zapłacił. Ale byłoby zajebiście, jakby ostatecznie zapłacił. Po tym, co widziałem na Speakero, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. O. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód? Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. O, młody tam już nie wytrzymuje presji. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Ruth Ancreid. Przykro mi, Cerys, popełniacie wielki błąd, wydaje mi się. No nie, no wszystkie dowody wskazują na to, że to nie była. No przecież jak? To raczej nie był Ancreid, bo tego. Bo przecież by zabiłby ziomuś własną córkę, przecież prawie zginęliśmy tam podpaleni. Czekajcie, nie mogę zatrzymać nagrywania. Ej, halo. Popełniacie katastrofalny błąd. Popełniacie wielki błąd. Katastrofalny, niewielki. Czekajcie. Mówiłem, że młody nie wytrzyma. Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię rodu Ancreid. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. Brzmi jak okrutna kara. Chyba nie dojdzie do tego. Zadowolono. To jeszcze, że będzie jump robiony chyba. Zwierzy. Albo nie? Wiedziałem, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Spoko. Ale ten, ogólnie wizja centralizowanej władzy w tych czasach wiedźmińskich... ...do kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. Nie najgorszy A pomysł. Teraz... Jadę pod Gedinate na Radę Jarlów. Ale ogólnie Cerys będzie dobry. Dobry. Jak myślisz, na kogo padnie? Królową albo... To sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Pewnie. Nie odmówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak oj, mam. Myślałem. No to chodź. No na pewno Cerys będzie lepszy od tamtego zioma, który poszedł... Nie wiem, gdzie on wtedy poszedł, jak go potrzebowaliśmy. Szukać zdrajca, ale kij wie gdzie i po co. Za bardzo porywczy. Cerys będzie dobrą królową. O! Jesteśmy w samą porę. Już chyba zaczęli. Jest to ważne miejsce.
To jest ogólnie drzewo i tutaj jest dużo tych druidów. Oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Ale głośno. Z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Nie umiem gwizdać. A, czyli królowa. No dobra. Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Ceris! 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 Ale wkurwiony ty. Jak on się nazywał? Lugos. O, to jest znak wykrzyknik tu jest gdzieś na dole. Będzie tam trzeba zaraz pójść, ale chodźmy porozmawiać z Ceres może na samym początku. Jak nastrój? Tak sobie. W końcu baba mnie pokona. Ale nie byle jaka. Ano racja. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była Ceres. Przyznaj. Ale głośna jest muzyka, nie wiem czemu. Tak trochę to jestem. W końcu to krew z mojej krwi. Ale nie mów jej tego, bo jeszcze zacznie zadzierać nos. Najważniejsze, że pokazaliśmy Lugosowi. Widziałeś, jak się wściekł? Widziałem. To dla niego aż taka zniewaga? Nasze klany kłócą się od zawsze. Taka już kolej leczy. Okej. Bywa. Jeszcze stary, spogadajmy. Gratuluję. Będziesz dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. To prawda. Jakie plany ma nowa królowa Skellige? Proszę się odwdzięczyć. Słuchajcie, dla Wiedźmaka. Jakimś pitołęgiem. A potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskórę. Samicom tak lepiej się negocjuje, mam wrażenie. Nie macie tak? Trzymam za ciebie kciuki. Tak mi się wydaje, że jak na przykład by policjant do ciebie podszedł i cię czymś wkurwił, toś był zdenerwowany, byś na niego nakrzyczał, popajacował, a jakby tak samica, to byś tak... No jakoś tak jednak łagodzą trochę sytuację. Tak mi się wydaje przynajmniej. W niektórych sytuacjach oczywiście. Powiedz mi, który jarl może się poszczycić takimi dziećmi jak moje? Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Ceres będzie dobrą królową. Może wreszcie pogodzi plany. Oby! A jak nie, to zawsze ma mnie i Kjarmara. Jak będzie trzeba, podniesiemy za nią oręż. No dobra, możemy jeszcze z kimś tutaj porozmawiać? Dobrze się stało. To ją wskazała. Okej. O, tym się nie podoba, ale tu w ogóle ludzi jest mega dużo, ale widzę, że już nie ma chyba z kimś pogadać. Jeszcze jakbyśmy znaleźli Lugosa, to może z nim byśmy mogli z dwa słowa zamienić. Ale nie widzę, żeby gdzieś tutaj Lugos był. To jest znak wykrzyknikowy. Nie wiem, czemu jest tak głośna muzyka. To nie moja wina. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle zaniemówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta.
Logik z połykiem bez? Jak to robimy? Co mam zrobić? Nawet nie wiem, od czym na kartę gwinta, dobra. Co? Mam go nastraszyć? O, to, właśnie. Nastraszyć, zirytować. Co zechcesz, tak długo jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. No kurde, za kartę gwinta, terapia szokowa? Pewnie, że tak, tylko tu jest strasznie głośna muzyka, wkurza mnie to niesamowicie. Tutaj mogę z kimś pohandlować w środku, ale tutaj... O, dobra, tutaj jest wejście do tej jaskini. Witam. Gdzieś tu handlasz? Jolar. Tylko śpi. Dobra, okradnijmy mu, co możemy okraść. Klasyczny wiedźmin. Kurde, aż... No nie wiem, trochę mało lorowe to w sumie, że my tutaj chodzimy i kradniemy wszystko. Tak dziwne aż. Ty, już jest jasno na dworze? Nie, mam rozbagowane to jest. Dobra, no to nie wiem, kimnijmy się, żeby on wstał może? Medytacja, może muzyka się taka głośno skończy, bo jest... Nie wiem z jakiego powodu jest ta głośna muzyka. Trochę zagłuszę dialogi. O, siema, wstawaj. Wstawaj. Widzę, że masz coś na sprzedaż, może karty, co? Do gwinta. Słuchaj, masz tu poważnego klienta, rozumiesz? Klient wiedźmiński, wiedźmak. Ja no nie wierzę, no. Jaki leniuch, nie? Dobra, jeszcze z godzinę to możemy. Ale no już 11, a ty w łóżku dalej? Znak zapytania? Ale masz giga alchemiczny ten. Alchemicznego dika. No nie mogę z nim pohandlować, nie? Ale mnie to wkurza strasznie. Dobra, wykonajmy tę misję, wrócimy to zaraz. Nowy znacznik, dobra, dom. Gdzie ja mam w ogóle iść? Czekaj, nie tędy idę, jak tu głośno jest. Siema, cześć. Witam, z kimś tu jeszcze mogę, z tym Lugosem, jakbyśmy znaleźli, ale nie widzę Lugosa. Milczący druid, trzeba go przestraszyć jakoś. Bo odzyskać, wytrącając go z równowagi, dobra. Burza psia, ty jesteś tym milczącym druidem? A ta, głupie pytanie. Jakimi metodami próbowano cię leczyć? Podawano ci jakiś eliksir, zioła? Nie dość, że nie mowa, to chyba jeszcze głuchy. Kiedy straciłeś głos? Możesz mi pokazać na palcach? Ale wycięto, on pokazał faksa, ale wycięto to. Jakieś tak ucięto głupio. Będziemy go wkurzać aż tego. Kiedy straciłeś głos? Możesz mi pokazać na palcach? O. Przyjemniaczek z ciebie. Dobra, czyli... Widzę, że rozmowa chyba nic tu nie da. No chyba nie. No dobra. Może Axie? Nie da rady, to może nie wiem. Ignij, ale tutaj. Nie? Tak mam mu inaczej pomóc. Wytrącając z równowagi. No staram się, ale... A mogę zgasić mu ognisko. Dobra. Jeśli zgaszę mu to ognisko, coś mi powie. No to zgasiłem, nie? Maszane garnki mogłyby zrobić dużo hałasu, gdyby tak mnie przyłożył. Pójdzie spać. A jak pójdzie spać? Poczekaj, zgasiłem mu na początku ognisko. Ale chyba nic. Widzę, że się nie do... Dobra, czyli czekamy, aż pójdzie spać. Ewentualnie zobacz. Osy. Okej. Okay. Chyba zadziałało trochę, ale... Tutaj możemy mu chyba ognisko zgasić, albo podpalić, a potem zgasić. Jak będzie tu siedział może. Opa. Usiądzie przy ognisku, a my mu... Dołoży tutaj drewienka, a my mu kurwa ciach. To ognisko. Ardzikiem. Nie mogę ardzikiem, ale zgasiłbym ci ognisko, poczekaj. Dzięki, bywaj. Kurde, nie mam już tej opcji? O jest, zgaś, było. Kurde, no nie zioma, no. Gaś ognisko. Pyk. Dobra, i teraz musimy poczekać, aż on pójdzie spać. Czyli do nocy jakieś czekamy, do 23:00.
Ale jest głośno muzyka, co jest grane? Mam nadzieję, że to na odcinku nie jest tak głośno jak u mnie w słuchawkach. Jeszcze nie śpisz? Szósta? No kurwa, no niczemu nie śpisz? Za zimno ci? Dobra, czekaj. Kurwa, no nie chcę z tobą rozmawiać, no. Ale co mi Gerward klikasz na niego? No podpal to ognisko, poczekaj. Podpal, on se... O, właśnie, teraz mu będzie ciepło, usiądzie tu. A my mu kurwa pa. On śpi, a my mu... Tak, dostałem kartę. Wybacz, zostałem oszukany. No, zostałem. Wybacz, zostałem oszukany, myślałem, że... Buhoho, wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie. Ale kartę to mam nadzieję, że dostanę. A oszukany, nieoszukany, wyjebane za kartę i tak, nawet jakby on ślubował, kurwa, śluby, nie wiem, samej Frey, to i tak bym tutaj za kartę... Tu słyszałem, jak wrzeszczał. Świetna robota, Kuzminie. Kuzył go. Oto nagroda, jaką obiecałem. Dzięki. Nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupca. Nie posądzałbym druidów o takie poczucie humoru. No proszę, broda do pasa, a poczucie humoru jak u smarkacza. Dobra, co dostanę za kartę? Nie wiem, ale mam, miejmy nadzieję, że coś fajnego. Zaraz się pewnie przekonamy. Jorwę! Tychy. Jorwę, tychy. Spoko z tego Jorweta. On jest chyba spoko kartą. Jest petarda, on przywołuje za dyskę i jeszcze przywołuje jakieś karty, więc jest solidny tutaj. Gagatek. Tutaj ma jakieś ziółeczka. Dobra, dobra. Mogę w końcu... No nie mogę z nim pogadać, nie? To mnie tak denerwuje. No przecież stoi tu baran, a ja nie mogę z nim pohandlować, nie? Niestety obawiam się, że odblokuje mi się to dopiero w momencie, kiedy nie wiem, kiedy może to się zakończy, to zebranie tutaj. No nic, mam 37 minutę, wypadałoby jeszcze porobić jakieś misje. Może jakieś zlecenie wiedźmińskie, czemu by nie? Zaginieni górnicy. A może nie? Nie, dobra, chodźmy. Echa przeszłości. Spotka się z Yennefer na miejscu magicznego kataklizmu. Mam jeszcze 20 minut, to zróbmy. Zacznijmy sobie ten nasz wątek główny. On będzie trwał pewnie sporo czasu, więc... A, to ja tu z buta muszę iść. A tu jest jeszcze ktoś. Składniki alchemiczne. Dobra, ja bym sobie go jeszcze zaznaczył. Tu jest jakieś nieodkryte miejsce, to też trzeba tam iść. Kurde, to już chyba nie damy rady wykonać misji dzisiaj. Znaczy, tak czy siak zahaczymy, ale... A chyba, że tu znak wykrzyknik i będziemy robić tą misję. 20 minut będziemy wykonywać, więc... No halo! No masz wykrzyknik, co ty? Tak? W czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałeś? To jeden z nas, gremista, wybitny alchemik i uparty, wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczelność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna, przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn, ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Może dla mnie zrobi wyjątek? A czemu? Czemu się tak wzbrania przed przyjęciem ucznia? A bo ja wiem, bo jest upartym, wrednym osłem. Egzamin z alchemii, no dobra. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Ale masz fajną sopę. Miły jesteś? Miły jesteś. Nie, nie jestem i nie zamierzam być. Zostałem druidem, żeby nie zadawać się z ludźmi. Nie uśmiechać się, jak nie mam ochoty. Nie udawać, że komuś współczuję.
kiedy jego kłopoty obchodzą mnie tyle, co brzozowe szyszki. Więc mówię wprost. Brzoza ma szyszki? Zejdź mi z oczu, bo może się zdarzyć, że coś ci nie wydłubię. Wiedźmakowi, kurwa, grozisz? Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą, Alchem. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok? Mówię poważnie. Naprawdę? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Mogę cię jakoś... byłbym pojętym. Mogę cię jakoś przekonać? Mogę cię jakoś przekonać? O go! Natrętny jesteś jak gies przed burzą. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie trzy sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandary. O kurde. Coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? No zgoda, ale i o cię kręca. No właśnie, może popytajmy do tego, bo to w ogóle. No zaraz się okaże, że on jakieś potwora przy izbie. Hola, hola, nie ucz ojca dzieci robić. Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskogen. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalął się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Spirytus? Ale się nachodzimy teraz przez 20 minut. Jak zapewne wiesz, potencjalny ale może będzie warto. Alkohol jest bazą do ważenia eliksiru. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. Ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Na bank, nie, coś czuję, że w ogóle żadne z tych rzeczy mu nie jest potrzebne, nie? Pójdę do nawalenia się tamto, bo jest tam potwór, więc bym sobie i tak nie poradził z przyniesieniem. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Weder Makar to druid, który potrafi wpływać na pogodę. Przerwać sztorm. Wywołać gradobicie. Sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę. Zwracaj się do niego z szacunkiem. No dobra. Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. No jak to, jestem uczniem, to mam chyba zadawać pytania. Czego się dowiesz i kiedy się dowiesz? No ale kurwa. No. A teraz idź. Brzmi jak typowy nauczyciel w szkole. Jak jesteś moim uczniem, to masz nie zadawać pytań, wariacie. To jeden do jeden. Co masz? Tak, właśnie, tak. Chciałem o coś dopytać. Chciałem się o coś... Nie dość, że gęba paskudna jak u ropuchy, to jeszcze pamięć jak u złotej rybki. No, czego chcesz? Bywaj. O kurde, tak blisko stoimy. O, całusek, dobra, w czółeczko. No tutaj... na pomyślność wyprawy. Dobra, to do znaku będzie chyba najszybciej, nie? Do znaku idziemy, mamy tę misję. Jo, cię kryca, no nie wierzę. No przecież jak ja się tam dostanę w ogóle? Przecież po drodze mi lepiej by było się opłacało, kurczę, zwykłą misję wykonać, nie?
No dobra, ale chodźmy, chodźmy, zróbmy tą misję, a w następnym już tylko i wyłącznie bezpośrednio już zajmiemy się tym wątkiem głównym. No i tyle, i cały odcinek za następny powinien być z wątku głównego. Także tak sobie to rozkminimy i zrobimy. No nic, ja tam muszę przecież koniem pojechać, nie? Bo w teorii mógłbym się do tej groty tam, co była zaznaczona na minimapie, teleportować. Ale problem jest taki, że tam są góry i nie da się przejść na drugą stronę. By było bardzo ciężko, bym spędził pewnie dużo więcej czasu niż sobie przejechać te 500 metrów teraz. Chociaż nie wiem, czy my jedziemy, w którą, które mam teraz zaznaczone, ale to jest głośne. Gdzie mam teraz, gdzie właściwie jadę? A tak, no tu. No, czyli tutaj cyk, cyk, cyk i będziemy na miejscu, potem cyk, 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 jakoś na miejscu. Dobra, będzie dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu jest jakiś znaczek zapytania. O nie, kolejna mi... A, bo to jest... A! Siema. Tak, tak, potem do was zajrzę jeszcze, panowie i panie. A, bo tu był wielki wybuch. Gdzie ja się pakuję, ty? Gdzie jadę? Nie w tą stronę, poczekajcie, trzeba odbić trochę w prawo. Płotkę, zdamy radę odbić w prawo? Chodź. W lewo teraz. Musimy tam odbić, bo tam jest ścieżka. Tutaj jest to miejsce wielkiego wybuchu i na razie nie chcemy go badać. Biały wilk. Do ścieżki, jakieś gdzieś tu powinna być ścieżka, prawda? Mapa. Dobra, jest git, przed nami ścieżka. Trochę bardziej w prawo i szybciej będziemy na ścieżce. Dobra, i teraz już prosto i wszystko powinno być w porządku. Like. Gdzieś chyba, czy nas doprowadzi tam jakby droga bezpośrednio? Tak, ale możemy w sumie już tu skręcić na skróty chyba. To za dużo sobie tam kurwa dróżką nie pojechałem. Ale dobra. Co musimy znaleźć? Kwiat kurzy śladu w lesie, dobra. Wiedźmińskie zmysły i szukamy w takim razie. Tu jest jakieś potwory, harczą. Na liściach są jeszcze pyłki. Ktoś zerwał kwiat niedawno. O. A, kolejny poszukiwacz kurzy śladu. Kolejny? Nie zliczę młodych druidów, których gremista posłał w ten las. Wychodzą potem wyczerpani do cna o pustym spojrzeniu, bez kwiatu. I nigdy nie mówią, co się z nimi działo. Ciekawe. Prosiłem gremistę, żeby zaprzestał tych prób. A on tylko się śmiał. No, ale żarty się skończyły. O, tam jakiś potwór. Jeden z naszych nowicjuszy, Ramble, nie wraca. Przyszedłem, żeby go znaleźć. Żywego? A nie, to wilki. Co wiesz o tym lesie? Niewiele. Zabawne, prawda? Druidzi powinni przecież znać każde drzewo i każdy krzak. Ale nawet my wiemy, że w pewne części wyspy lepiej się nie zapuszczać. Bo choć potrafimy okiełznać zwierzęta, to potwory już nie. A jeden z nich ma tu ponoć leże. Leszy? Ośniak? Nie wiem. Tak jak wspomniałem, ci co tam byli, nigdy nie mówią, co ich spotkało. Ty szukasz druida, ja kwiatu, mamy po drodze. Chcesz, możemy pójść dalej razem. No czemu nie? Może mi się przydać pomoc kogoś, kto zna się na tropieniu. Prowadź. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Ślady kopyt, ale tylko dwóch kończy. Sukub, no co ty gadasz? Ale chyba, że nie. Ale chyba tak. W sensie, może być. Chyba. Czy tylko, czy sukub potrzebuje podkowy, kurwa? Chyba nie, nie wiem, nie wiem. Taki strzał se rzuciłem, dlatego nie gadają, bo tego. Bo, no co mają powiedzieć, że... Kwiat skubany ze wszystkich płatków. Istnieje taka szansa, tak mi się wydaje, nie wiem. Szczerze mówiąc, w ogóle nie pamiętam, żebym kiedykolwiek robił tą misję. Wydaje mi się, że to pierwsza moja styczność z tym. Tu też rosły kwiaty, ale zostały wyrwane, co do jednego. Z tą misją. Co to kurwa jest? Opancerzony krabojąg? Krapopająg? Jaki kurwa krabojąg? O dobrze ty, ale ty pizdias. Elegancko. Co to w ogóle jest krabopająg? Kto to kurwa wymyślił? Znaczy, Andrzej Sapkowski, ale... Co to jest do jasnej ciasnej? Z ryja to wygląda jak tego. Jak chłopie kwiat. Krabo, pająko, kwiat. Powalona sytuacja tu się zadziała. Kurde, i tanki to strasznie. A pokażę wam młynek dla widza. O, to jest młynek, patrzcie, 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 młynek. Poszman.
Ty nawet zadziałał chyba, sporo damage mu tym jakie zadałem. Dobra, jakieś spoko rzeczy dostaliśmy, wracamy, chodź. Trzeba szukać dwóch kopyt. Ty okiełznasz te dwa wilki, czy tam ogólnie wilki, które tu chyba biegałem, tak? Mówisz, że ty umiesz. Tu też rosły kwiaty, ale zostały wyrwane, co do jednego. Tylko on sobie gdzieś posył, ty gdzie on jest? Chodź, bo tutaj jest ślad, wariacie. Proszę mnie się nie bugować, tylko za mną. Nie no, dwa kopyta to... Ślady stóp, niektóre świeże, inne zupełnie zatarte i wszystkie prowadzą w jedną stronę. Ale nie no, to może... Nie no, na baksu kup, nie? Na 100%. Nie, nie, przestań, błagam, proszę, przestań, nie, proszę. Wiedziałem, kurwa. Jak ja cię zaraz wytarmoszę, ty koźnico wredna. Zostaw go, przeklęty sukubie. Ramont, odsuń się od niej. Spokojnie, nie dzieje mi się żadna krzywda, ja tu sam. Nie wiesz, co mówisz, rzuciła na ciebie urok. Bzdura. Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli. Tylko Ramont był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Nie, no zostaw, Kuba. No jak, ona jest niegroźna. Trzeba ją zabić, nie no. Jak to tak samice? Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie? Nie ma nieszkodliwych potworów, tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. Słuchaj, bo cię będę musiał w pół rozpierdolić. Stanowczo odradzę. Wrócę tu jeszcze, z kimś, kto nie nosi miecza. Nie no, wracaj tu kurwa, w tym momencie. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czeka cię zawód. Nie robię tego z wiedźminami. Nie no, Sadek, dlaczego? Rasista. A czemu, jeśli można wiedzieć? Nie lubisz, jak facet ma blizny? Nie lubię, jak facet śmierdzi krwią, a od was zawsze ją czuć. Krew biesów, czartów, moich braci. A. Zdarza się, prawda, ale w przeciwieństwie do ciebie, biesy i czarty... Nie mają pełnych piersi, pięknego lica, wiem. Dlatego tak łatwo przychodzi wam je zabijać. To prawda. Trochę bardziej skomplikowane. Jaj. Nie, znaczy nie, rozumiem. Tak, tak, w sensie... Możesz odwdzięczyć się inaczej. Szukam kwiatów duży śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki, tylko już same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Mężczyźnie. Zielonego pojęcia nie mam, co to znaczy indygo. Ty! Jak? Wszystkie kwiaty. Wścibski jesteś, co? Zaraz zobaczysz. Jaki ma ogon śmieszny. Wygląda jak normalnie Dickinson. Czemu mnie zawsze takie rzeczy bawią? Czemu ze wszystkich humorów świata zawsze mi muszą bawić żarty o Dicku normalnie? Zawsze. Jakbym miał kurwa 8 lat. Zawsze to samo. Pozbierajmy tu rzeczy, bo to mogą być w sumie całkiem rzadkie. Tym, a ty mnie w pułapkę nie prowadzisz? Ja pomóc tobie, nie? To nie powinnaś chyba. O kurde, jak ładnie. No zajebiście. Tak szczerze mówiąc. Dobra. Kwiat kurzy śladu. Wiedziałem od początku. Znaczy od początku nie, ale zobaczyłem tylko dwie ślady. Dzięki, mogę jeszcze z tobą pogadać? Nie za bardzo. Szkoda, Sadek. No dobra. Pierwszy raz też wykonywałem tą misję. W sumie słodka ta misja. No nic, ale teraz przyszedł czas na poważne kurwa zadania. Co robimy? Musimy znaleźć druida albo... Opuszczona gorzelnia. Wydaje mi się, że wykonamy... że wykonamy misję z opuszczoną gorzelnią, bo zaraz mamy tutaj po drodze. Musimy tylko ominąć tą górkę z lewej strony i będziemy na miejscu. Przy pierwszym możliwym skręcie skręcamy w lewo, a ja bym chciał jeszcze pogadać z tym ziomem. Mogę? Na kontynencie wy wszyscy tacy nie robiliście.
Nie mogę. No to dzida do misji. O kurde, to na tej górze jest? O kurde, ty, dobra, jednak się tam nie dostanę tak łatwo, jak myślałem. Trzeba po drodze, drogę trzeba znaleźć. Gdzie tu powinna być droga? Muszę sobie ustawić jakiś skrót na to, żeby od razu mapę odpalać. Bo tak to odpalam ekwipunek i muszę kliknąć mapę. A chciałbym, żeby to trochę szybciej się działo. Ha, i nie wiem, czy mówiłem, raz spotkałem, słuchajcie, ostatnio jak się wybierałem na poszukiwania właśnie tego szkoły kota i tak dalej, to znalazłem też trolle. Zabiłem je, bo zaatakowały mnie i dostałem z nich wątrobę trolla i zrobiłem kilka fajnych, wyśmienitych jak to się nazywa? Wyśmienitych olejów. O, czekajcie, zaprezentuję dla widza młynek. Śmigło dla widza, pa. Chodź tu. No, jest to solidna umiejętność. Spoko jest. Użyłbym czegoś do jedzonka. O, żeby nie spadł tylko. Jaskółeczki, żebym się nie wywalił. Chodź tu, chodź. Dobra. Piąteczka, wariacie. Dobra, pozbierajmy wszystko, co tutaj jest. My polujemy głównie na te czerwone mutageny. Nie wiem w sumie, z których tych się zdobywa czerwone mutageny. Z których potworów. Wydaje mi się, że z... Coś tu jeszcze jest. Z nekerów wydaje mi się, że się zdobywa właśnie czerwony mutagen. Koszula, my szukamy czego? My szukamy... A, gorzelni, ale to nie tutaj jest ta gorzelnia? A tutaj, na dole, tak? Destylarnia. O, nowy znacznik. Ale tu kurwa ładnie jest. Znaczy ładnie, w sumie to nic tu nie widać. Zakres renderowania wysoki nie jest. Pewnie można to modami zwiększyć, ale ja już nic nie moduję. To już... O! Aha. No tak myślałem, że właśnie on mi takie misje da. Menelu jebany. Koniec. Podziel się wódą. Dobra, łatwy ten cyklop. Jeszcze ty, no za, to zatrucie jest powalone. Zobaczcie, my mu zadajemy po 1000 obrażeń. A jeżeli go zatrujemy, czy nie wiem co to jest, czy tam wrzucimy na niego krwawienie, to mu zadaje 500 obrażeń. To jest chore. Skoro cyklop nie będzie mi więcej przeszkadzał, mogę się spokojnie rozejrzeć. Spowalone, jakie to jest potężne to krwawienie, damage zadaje. Dobra, oko cyklopa, spoko. Jak ktoś miał butelki przy sobie w ogóle. Mówiłem, że meny. Przepisy gorzelnicze. Pergamin jest wyblakły, ale czytelnie. No to nadaj przeczytać. Daję ci ostatnią szansę, głąbie ty. Albo zrobisz wszystko jak należy, albo koniec z terminowaniem i wracasz do domu. Poniżej instrukcję przeczytaj dwa razy, żeby na pewno dotarło. Wlej zacier do parownika. Będziemy wykonywać to na bank. Jak mamy tak opisane, to na bank. Wlej zacier do parownika. Rozpal pod parownikiem. Schłódź kondensator. Najpierw wajchą z prawej, a potem wajchą z lewej. Nie na odwrót. Proste, proste. Bez. Nie wrzucaj zepsutego słodu za gorzelnie, tylko do strumienia, bo to bydle zwietrzy zapach i znowu przylezie. Okej, diamentowe były. Dziennik gorzelnika. Cholera, kolejny raz przyszło to bydle. Nie chciało pójść, póki nie wlałem do miednicy spirytusu po brzegi. Wychlał wszystko jednym haustem i poszedł. Tydzień nie minął i znowu przyszedł. Rzuciłem kamieniami, żeby go przegonić. Wtedy on rzucił kamieniem i złamał mi 3 żebra. Wył i wrzeszczał, aż polałem. Przejrzałem księgi rachunkowe. Ten pieprzony dzikus przepił już połowę zapasów. No nic. Wyśmienity grom. Pokaz wyśmienity grom chyba. Wyśmienity grom, będziemy dużo damage'u zadawać, więc to jest okej. Dobra, no to będziemy robić chyba. Tak mi się wydaje, że coś nie znajdziemy. Tak, musimy znaleźć zacier. No dobra, tutaj będzie zacier? Nie ma tutaj. To gdzie będzie, jak już wszystko przepatrzyłem? Chyba, że drabinką do góry. Gdzie ma tu zacier? Nie, tu chyba będziemy wlewać do tych wielkich utongów. A? Zacier. Szczęście, zostało trochę zacieru. No dobra.
Użyj maszyn do produkcji alkoholu. F5. Bo zaraz zepsuje. Dobra, co mam zrobić? Możemy podpalić te? Nie. Czyli robimy tak, jak było w instrukcji. O ile się nie mylę, to najpierw szliśmy do góry, wrzucaliśmy zacier. Potem rozpaliliśmy ogień dopiero. Tylko jak ja tam wrzucę to? Mogę tu jakoś wejść? Siema. Mogę tu wrzucić zacier? O tu co jest? O proszę! Coś się skryły skarby. A to dla sprytniejszych tu zostawili. Czyli dla mnie. Dobra, muszę wrzucić jakoś tego. Wrzucić jakoś zacier, tylko nie wiem czy tutaj. No nie, chyba nie tutaj. Ale to gdzie? No nie, wajcha nie, na razie wrzucić zacier, tak jak było w instrukcji, tak jak było w instrukcji. Potrzebuję instrukcji, tylko gdzie ja ją teraz znajdę? Alchemia? Gdzie tu są książki? Zadania, postać, medytacja, bestiariusz, samouczek, postacie, książki. O kurwa. No to chyba po zacierze mi się wydaje. Knitting, tajemniczy list. Czyraki, jak je leczyć? No właśnie o to mi chodziło, no. O czyraki, jak je leczyć. Dobra, Tu pewnie trzeba włożyć zacier. A. No dobra, to włóż. Halo? No przecież podniosłem zacier. Tu pewnie. Włóż zacier. Noż kurde, co się stało? Podniosłem zacier. Szybkie sortowanie, typ, czy coś. Halo? No prze to mam za... O jest, dobra. Dobra. Zrobione. To prawda, musiałem się trochę na szybko zacier zagotować. To prawda, także szybkie igni. Cacy, co? Chyba zajebiście, wszystko podpalę. Pora to schłodzić. Dobra, pora schłodzić. Dobra. Chłodzony. I teraz właśnie w tym problem, bo teraz któreś wajchy trzeba było użyć. Albo prawej, albo lewej. Wydaje mi się, że najpierw prawej, później lewej. Hit? No proszę, okazuje się, że niezły ze mnie gorzelnik. O kurde, nie wiem czy taki niezły. A jest, kerygijski spirytus. No dobra. O kurde, jakie światło mega to jest mega najlepszy efekt w gierce, nie? Kocham ten efekt. Ten takich smug światła, to daje tyle takiego klimatu zawsze, jak są takie smugi światła. Szczególnie jak jest w lesie na przykład. Ło kurwa. Zajebiste są te smugi światła. Nie wiem czy właśnie RTX on nie powoduje takich smug światła. W sensie, że on RTX liczy jakby na bieżąco odbicie światła i tak dalej, ale nie wiem czy też nie powoduje właśnie, że takie smugi są fajniejsze. Bo jak w Minecraftcie miałem i grałem na RTX Onie, to jak nurkowałem w wodzie, to były takie właśnie zajebiste smugi. Chyba byłem i gadałem kiedyś z tym ziomem, nie? Pamiętam. Tak, było gadane, także nie musimy nic od niego kupować. Już pewnie wszystkie karty kupiliśmy, więc idziemy do pobliskiej wsi znaleźć druida Frithiofa. No dobra, daleko nie mamy. Trzeba pamiętać, że on umie zabić nas jednym machnięciem różdżki według legend. Więc z szacuneczkiem, Ale wilk. Nie wołają? Przybłędne, obcy, mutant, a czasem nawet po imieniu. Geralt z Rivii. Człowiek z dystansem do siebie, to lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivii? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Oczywiście. Rozejrzyj się.
Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj, a może ty mi pomożesz? Niby ja. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Chyba nie mam wyboru. Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. No to Gido. Ale masz kurwa zajebistego wilka swoją drogą. Tylko co on taki ubrudzony od malin? Ofiary ze zwierząt. Na zęba. Lepiej poświęcić parę kusów i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. Powiedzmy. Nie, nie. Ale, Skóra, Swarm, Vatrahala! Zaczyna się. Nie no, zabiję się owce, jestem, rozumiesz? Nie no, teraz... O, mglaki! One chyba mają te fajne mutageny. W ogóle coś w nordyckich tych... W nordyckich wierzeniach jakoś tak często zabijali owce właśnie. Albo kozy i tak dalej, nie wiem czemu w sumie. O kurde, pomagasz mi wilku, no dobrze. Lota Himmel, Lota Mylla, Braka Och Blitza. Biały wilk i brązowy wilk. Biały wilk brzmi lepiej niż brązowy wilk. Zdecydowanie. No dalej chodź tu, mglak. O kurde. Dobra, z tym wilkiem jest łatwo, mogę też bić od plecków. Dużo. O kurde, faktycznie. Dobra, młynek, kurewko. I oczy kryńca, dobra. Zajebisty jest ten młynek, nie? Patrzcie to, pa. Nie no, przecież to jest przeopę, nie? Dobra. Fest się opłacało zainwestować w młynek, nie? Ja myślałem, że to straszny syf będzie ten młynek, a... Dobra, pozbieram sobie przy okazji. O, super. Burza psia krew. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze czemu? Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońce. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a niebo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle nekkerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. Tak, czyli chcą się najebać normalnie moim spirytusem. Bez kitu. Mówiłem, no, na 100%. Czy my w ogóle potrzebujemy tego skorocela do czegoś? Chyba wątpię. Nie będę tego zbierał. Weźmy jeszcze tylko rzecz z mglaka i wracamy do naszego tutaj zioma. Zobaczyć, co tam się wydarzy ostatecznie. Też czuję, że urządzi sobie libację alkoholową, po czym przekaże mi 3 receptury jakieś zajebiste i wszyscy się rozejdziemy. No dobra, to jest jakiś kurde strzeżony skarb. Dobra, chodźmy tam. Tak już mamy godzinę i 10 minut, no tam 3 minutki roboty dodatkowej. Zboczenie lekkie z tarasy. Nie, a, bo to jest, dobra, bo to jest w jaskini ogólnie pod nami. Dobra, nie chcę mi się szukać tej jaskini. Nie wiem, czy ona jest? Tu chyba jest, nie? Wejście do tej jaskini. O kurwa, dobra, nie chcę mi się tu. Nie, nie, nie. Musiał całą tą drogę przejść. To trochę więcej niż 5 minut, jakby było, że za długi mamy odcinek. Co
chodźmy do znaku zapytania. Do jakiego znaku zapytajnika? Czemu ja nie używam mózgu? Do znaku szybkiej podróży. Chodźmy pod dom. Czy oni tam jeszcze nadal świętują? I czemu mi się giera tak szybko wczytała? O, już po świętowaniu. To jeżeli już nie świętują, oznacza jedno. Znaczy nie wiem, czy oznacza, ale miejmy nadzieję, że oznacza właśnie to, co myślę, że oznacza. Czy ten kupiec, którego mam zaznaczonego tu, będzie chciał mi sprzedać rzeczy. Siema. Aha. Nie wiem, kurwa. W takim razie, o co chodzi i kiedy od niego będę mógł coś kupić. Dobra, jakoś tu się szło chyba do tego zioma. Pamiętam, strasznie by było ciężko tutaj chodzić, jak kiedyś grałem. Siema. Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Frithjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. No tak. Powiesz wreszcie, o co chodzi. Jak sobie życzysz, mistrzu? Jak sobie życzysz, mistrzu? Jeszcze będą z siebie ludzie, Wiedźminie. No, a teraz sio, na dwór. Zaczekaj do następnego dnia, nie wytrzymię. Oczywiście, że muszę tam zajrzeć. A nie mogę, kurde. Szkoda, myślałem, że będzie taka szansa. No dobra. Czy o 9 już wstaną? Po kacu? Będzie wszystko w porządku? Siema. To następny dzień jest? A jeszcze nie. O kurwa, długi rytuał widzę. No dobra. To do 8. A ciekawe, co dostaniemy za receptury. Mam nadzieję, że jakieś zajebiste, czy jakaś ulepszona jaskółka, o coś takiego. Coś mega fajnego musimy dostać. Siema. Oho, daj jeszcze bucha. Ale towar. Najlepszy z Morskogel. A szpirycik z Gradowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliksami. I transmutacja. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Herald! Mówiłem ci, przeszasz. Tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu sręgu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No dobrze, Geralt. Nalej sobie. I zaczynamy nauki. Nauka przy butelce? To lubię. Nauka przy butelce? To lubię. Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj. Zacznijmy od przyswajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Aj, ty łatwiej opanujesz moje sekretne metody. Zobacz, bierzesz eliksir? A mówią, że starość nie radość. I co, dostałem coś? Co się nauczyłem w ogóle? Siarkę dostałem. Alkahest? Nie no, jaki syf straszny, za tyle bieganiny? Włókna Han? Nie, żartujesz sobie, Saletra? I ja się kręcę, ja biegałem przez 40 minut po to, bym 5 saletry dostał. Dobra, ale może mi coś... Dobra, teraz mam go... wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? Dobra, powiedz mi, czy masz coś chociaż na sprzedaż. Nie wiem, unikatowego coś. Ale drogo. Ale coś chuj jest, naprawdę. O kurwa. Eliksir oczyszczenia ma i to sporo tego eliksirów oczyszczenia. Jakieś grzybki, co to są? Wyśmienity biały miód. No dobra, kurwa, pokupuję wszystko. Wyśmienita pełnia.
to trzeba pokupować, ale to już jest tworzenie eliksirów i tak dalej, to giga są nudy, widzowie, więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, widzimy się w następnym. O kurde, to bym pokupował, tylko ja na to wydam miliardy siona bym wydał, jeżeli chciałbym to kupić, więc w sumie nie wiem. No nic, muszę porobić sobie management ekwipunku, widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że ten wam się podobał i już w następnym odcinku spotkamy się przy misjach głównych i ruszymy z wątkiem głównym. Jest to 50 odcinek, a my nawet jeszcze gdzie, żeby znaleźć Ciri w ogóle? Przecież my dopiero odkryliśmy, gdzie ona mogła potencjalnie być, nie? Powalone to jest, jak gigantycznie długa jest ta gra. Jak bardzo wolno ją przychodzę. No nic, dobra. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Po cześć. A i wpadajcie na inne serie i mój drugi kanał.